regularnie. Nie dlatego, że akurat w tym roku są wybory samorządowe. No one oczywiście są. Zapewne Państwo będziecie też świadkami wysypu różnych wizyt w Państwa miejscu, w Państwa gminie, w Państwa powiecie, ale to jest naturalne. No i na tym moim wstępu chcieliśmy prosić o pytania, czy zawsze w pytaniach wychodzi wszystko, co Państwa notuje. Na pewno możemy powiedzieć jedną rzecz, że gdyby dzisiaj były wybory parlamentarne, to my możemy z naszym programem regionalnym spokojnie przed Państwo stanąć i tam te 3/4 naszych punktów będzie odhaczone na plus, ale podchodzimy do tego z pokorą, bo bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia przed nami, a Państwo wiecie i sami Państwo widzicie, że ta sytuacja i wewnętrzna często, i zewnętrzna jest bardzo płynna, ona się często zmienia. Leczą przy tych jakichś słowach. Tak, dosłownie krótko. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość stara się już od 17 lat tak naprawdę budować wspólnotę, tak? Wielką wspólnotę Polaków, bo my możemy różnić się poglądami, tak? My wcale nie musimy się kochać, wcale nie musimy mieć takich samych poglądów na świat, bo ludzie są tak zbudowani, że się różnią. Natomiast będąc Polakami, tak, mieszkając w naszej ojczyźnie, mieszkając na Pomorzu Zachodnim, tak, powinniśmy mieć, jak każda zbiorowość, pewne wspólne wartości, pewne wspólne fundamenty, także pewne wspólne kierunki działania. Tą naszą zbiorowością, tą naszą wspólnotą, tą naszą wspólnotę chcemy z jednej strony oprzeć na szacunku dla naszej historii, czasami lepszej, czasami gorszej, z różnymi wydarzeniami, tak jak w każdej rodzinie. Są i miłe wspomnienia, są i bardziej wesołe. Tak więc nasza historia czasami była bardziej chwalebna, czasami układało się różnie. Chcemy budować na naszej tradycji, na naszych obyczajach, także na naszej wierze wspólnej, mimo oczywiście szacunku, bo wiemy, że w Polsce przecież są osoby różnych wyznań, ale niekoniecznie jest ta wiara chrześcijańska dominująca. I szanowni Państwo, od tego szacunku zaczynamy, tak? Jeżeli zaczynamy od tego szacunku, wychodzimy dalej. To jest także szacunek dla naszej ojczyzny, dla jej rozwoju, dla jej gospodarki, dla miejsc pracy, dla jej postrzegania w świecie przez innych. Także znowu z naszym szacunkiem dla innych. My żądamy szacunku dla Polski, mając również szacunek dla innych nacji, dla innych państw. I to jest wspólne budowanie, bo mamy takie wrażenie, że jeżeli wspólnota ma pewne cele, wspólne, a nie tylko taką działalność indywidualną, gdzie każdy myśli tylko o sobie, to lepiej się pracuje, to łatwiej się pracuje, to osiąga się lepsze efekty. I znowu przechodzimy do przyszłości, bo ktoś powie historia, historia, historia. Z historii nie będzie chleba. Chleba może nie będzie, ale też można wyciągać znakomitą, żeby nie wpaść w takie same problemy, jak przez tysiące lat istnienia ludzkości. Ta nasza przyszłość, tak, to jest zarówno rozwój i Polski, i Pomorza Zachodniego, to są miejsca pracy, tak żeby nasi bliscy, nasze dzieci, nasze przyszłe pokolenia nie musiały gdzieś za pracą wyjeżdżać. To jest to, aby szczególnie Pomorze Zachodnie podniosło się po tych wielkich ciosach, które spadły na nas za czasów rządzenia poprzedniej niesławnej koalicji, bo niewątpliwie takie ciosy na Pomorze Zachodnie wpadły. To jest także budowanie takiej wspólnoty, gdzie liczą się głosy wszystkich Polaków tak naprawdę, tak? Gdzie są słuchane, gdzie są brane pod uwagę. A nie tylko tych, którzy gdzieś tam mieszkają w tych największych ośrodkach, gdzieś tam, nie wiem, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Gdańsku. Poza Gdańskiem, Wrocławiem, Warszawą życie też istnieje. Istnieje i w Szczecinie, ale też istnieje w o wiele mniejszych ośrodkach, takich chociażby właśnie jak Chojna, Pyrzyce, Cedynia, Mieszkowice. I skoro wspomniałem o historii, to pamiętamy tutaj, że tutaj Polska kiedyś tak naprawdę się zaczynała. Bo przecież pierwsze tak naprawdę wydarzenia, pierwszy ślub, można by rzec, zawarty krwią, no to przecież na tych ziemiach, pod Cedynią, jak już niedaleko stąd. A potem ponowne
powrót po setkach lat i ponowny ślub tak naprawdę zawarty krwią polskiego żołnierza w 1945 roku. Już niedługo będziemy obchodzić kolejną rocznicę tych wydarzeń nad Odrą i o to, o co zawsze dbamy tak naprawdę po latach gdzieś tam zapomnień albo po latach tego, co niektórzy chcieli uczynić, że chcieli niejako podzielić krew polskiego żołnierza na tą mniej czy bardziej wartą. My mówimy nie, ta krew ma wartość jednakową. Tych, którzy walczyli za Polskę, tych, którzy za Polskę ginęli, czy to na froncie wschodnim, czy na zachodnim, ta krew ma wartość absolutnie jednakową, stąd nasze duże położenie wielkiej wagi, tak? Na to, co tutaj w 1945 roku się działo. Przyszłość to także to, co w tej chwili robimy, tak? Czyli te wszystkie inwestycje, które zostały skierowane póki co na Pomorze Zachodnie, czy to drogowe, czy w sensie przemysłowym, ten tak naprawdę strumień pieniędzy i to, co czasami mówimy, chcielibyśmy, żeby na powrót Pomorze Zachodnie przybliżyć do Warszawy. Oczywiście, no nie w sensie jakimś cudownym, przeniesienia z miejsca na miejsce, ale w sensie takim, żeby nasza mała ojczyzna, nasz ojczysty skrawek tutaj na północno-zachodnich kresach był doceniany, dostrzegany, żeby nie było tak, że popada gdzieś tam, jak to było, w zapomnienie. Szanowni Państwo, może tyle rzeczywiście wstępu.